przedszkolu publicznym nr 8 podsumowano konkurs plastyczny Wiosna w oczach dziecka. W tym roku jest to temat Maszeruje wiosna. Będą także oprócz konkursu plastycznego będą różne zabawy i ruchowe, i taneczne, i będą też zabawy plastyczne. Natomiast w konkursie wzięły udział wszystkie przedszkola jaworskie, a więc i przedszkole numer 2 Akademia Krasnoludków, przedszkole numer 4, przedszkole numer Prymusek, przedszkole Montessori. Również zaprosiliśmy do udziału przedszkole z Męcinki i przedszkole z Piotrowic. Wszystkie przedszkola odpowiedziały pracami do nas tutaj przyniesionymi. Prace są bardzo ładne, ciekawe i nagradzaliśmy je w trzech kategoriach. W kategoriach prac grupowych, zbiorowych, takich, których dzieci najbardziej w zasadzie lubią robić, bo jakby budują coś, tworzą grupowo i wychodzą to bardzo ciekawe rzeczy. Dzieci rozwijają przez to swoją bardzo kreatywność. Druga kategoria to prace przestrzenne, czyli takie 3D, bym powiedziała, i to są prace, które są bardzo trudne do wykonania i czasami muszą być wykonywane pod kierunkiem nauczyciela, opiekuna, który coś doradza, ale z kolei to są prace bardzo pojedyncze, ale bardzo też takie wymagające i ciekawe. I trzecia kategoria są to prace indywidualne, gdzie dzieci same tworzyły te prace, same rysowały, malowały, dokładały, różne kolaże tworzyły. Także we wszystkich kategoriach prace nagrodziliśmy.